Okej, miałem nic nie mówić, ale chyba się odezwę. Cześć i czołem. Dzisiaj na tapecie coś takiego. Zgadnijcie, co to. A jak nie, nie możecie zgadnąć, no to zobaczycie, co to z tego wyjdzie. Tu mam poczciwego starego Black & Deckera. Cały zestaw dostałem od mojego przyjaciela, znajomego, który mi ofiarował już parę lat temu tą wiertarkę. No i później w piwnicy znalazł do tego przystawkę. No i pierwszy raz po prostu odkręciłem tą główkę, bo nawet nie wiedziałem, jak to się odkręca, ale mam tutaj przyprawiony, że tak powiem, przypięte instrukcja obsługi akurat tej wiertarki i to jest taki model Black & Decker, jak widzimy. No i teraz tutaj widziałem, jak się odkręca tą główkę. Trzeba było puknąć młotkiem w odpowiednią stronę. No i teraz postanowiłem coś na tym wytoczyć. A będę toczył właśnie to cudo. Jak nie trudno się domyśleć, ma to związek z wiatrakiem. Tam są opadki. No także będzie to nosek, ten szpic, który pójdzie na zwieńczenie mocowania łopatek na wiatraku. Także teraz kwestia, muszę jakoś to przykręcić do czegoś, wypoziomować, żeby był poziom z tym kłem. Dobrze, że jest osobna przystawka, no bo tu jest maksymalnie prześwitu tylko 8 cm, więc stwierdziłem, że dobrze, że jest ta przystawka osobno, więc to jakoś mogę na jakiś blat albo na coś to wypoziomować, przykręcić. No i będzie można zamocować tą malutką maszynkę, tą malutką, można powiedzieć, maszynkę, ale wałeczek. O, tak. No i zobaczymy, czy dam radę to wytoczyć, bo nosek będzie wyglądał do szpica, prawda? Taki półokrągły, także chcę zrobić formę. Okej. Nie gadam już więcej, tylko działam. Uwaga, ruszamy sprzętem. A, idzie maszyna. Chyba będzie coś z tego. Teraz kwestia przymocować, wycyrklować ten kieł i jedziemy z kocem. Dobra, coś może będzie z tego. Okej, proszę. Stolik składany. Także do tego zamontuję. Mam nadzieję, że to będzie. Trzeba będzie to chyba jakąś deską przedłużyć albo coś pomyśleć. No, krótki stolik.
tu jakiś konkretny kawałek drewna, dosyć gruby, chyba z 5 cm. Jakieś drobne korniczki są, więc do niczego innego się nie będzie nadawać. Teraz rozmieszczę to. Trzeba tu jeszcze będzie podłożyć i zrobić prześwitu, żeby było przynajmniej z 15 cm. Jak postanowię toczyć coś większego, no to będę miał już przygotowaną tą machinę. Także o, tu nawet się na szerokość mieści. Tu są jakieś wkręty. Trzeba będzie to wykręcić i na wylot. Ale aha, czyli to będzie tak i krętarę mam dopasować do wysokości. No, czyli około 15 cm powinno być tutaj. Teraz sprawdzę. No, 16. Także jest ok. To trzeba podłożyć coś pod tą przystawkę. Tu i wypoziomować. Ok, super. Teraz tak. Bo to można regulować. Ten konik można przesunąć. Ja go odwróciłem. Ja odwróciłem go, bo on normalnie był odwrócony w tą stronę, prawda? Bo tu normalnie pójdzie wiertarka i konik odwrotnie jest. Ale tu jest mały prześwit, więc odwróciłem to i kombinuję teraz z tą przystawką luzem. Ok. Ok. Ten kawałek drewna będzie idealny. Tu mam już przygotowane na szerokość też podstawkę, tylko teraz trzeba na grubość dopasować, żeby konik siadł dobrze. O, muszę troszkę przeheblować, żeby poziom po prostu złapać i będzie super sprawa. Wydłużyłem troszkę do tyłu. Także no, za chwilę będzie gotowa machina. Podkręcałem króciutkie śrubeczki, które wkręty, które trzymały do tej deski i dam teraz dłuższe, które będą chwytać na wylot do tej dolnej. Także to też jest Black & Decker, tylko że już China bateria ta wytrzyma. Ok, to jest zrobione. Dobra. I teraz trzeba na grubości heblować tą deseczkę następną i muszę poziom złapać idealnie, żeby było.
to w ten sposób, czy będzie. No jest, idealnie, dobra. Idealnie. Tu jest troszkę luzik jakiś taki, także. Dobra, teraz to przykręcić. Ale jeszcze zbiorę faskę. Minimalnie. Żeby nie było tak proste. Uwaga. Uwaga. Ups. Pierwsze uruchomienie, choć jeszcze to nie jest przytwierdzone. Tylko na razie tak. Jeszcze muszę dokręcić. No i zobaczymy, jak to się będzie kręcić. Pierwszy start. Dokręcić troszkę, dociągnąć, żeby się wbił głębiej, żeby lepiej trzymało. Ok. No. Można toczyć to, tak? Tak to wygląda sprawa, nie najgorzej, udało się w miarę to zmontować. Takie są najniższe obroty. Tak wygląda maszyna teraz skonstruowana. O, na razie z tyłu dałem opornik i jedną dłuższą śrubę. Teraz muszę wymienić na dłuższe śruby wkręty, na dłuższe wkręty. No i trzeba toczyć, tylko pytanie jak? I czym? Mam tutaj oryginalny spornik, czy jak to się tam nazywa. To trzeba odwrócić i odpowiednia śruba. No i jedzie się według tego. No ale tutaj to nie wiem, czy to jak to będzie miało zastosowanie. No nie bardzo. To muszę odkręcić i odwrócić. No, zobaczymy. Coś muszę pokombinować. Ale na pewno dutem tego nie będę robił, bo by mi zeszło nie wiem ile. Chyba do wiosny. Okej, no to chyba tyle na dzień dzisiejszy, bo już jest ponad 20 minut.
więc nie przeciągam. Następny filmik będzie jak toczę, no i co to z tego wyszło. Także to by było na tyle. Tokarka na poczciwym Black & Deckerze, oryginalna wiertara i do tego oprzyrządowanie, tokarka, która tam ma chyba 70 cm długości, chyba coś koło tego, i osobno jeszcze przystawka. No i jak widać, zrobiłem modyfikację, żeby wytoczyć 22-23 cm fi, kawałek klocka. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.